Halo, halo, kochani, witamy serdecznie. Krowy Głogów S.A. i piękna, nowoczesna hala widowiskowo-sportowa. Gości dzisiaj zawodników w roczniku 2011. Zobaczcie, kluczowy tam po podłodze się wala, turla, energia go roznosi. No, zobaczymy, jak to będzie, kochani, w kolejnym naszym meczyku. Przypominam, że 3 mecze za nami, wszystkie 3 wygrane. No, tych pudełek nam się Bramek nastrzelał, kochani, sporo. Zdaje się, że 2 w pierwszym, 3 w drugim i 2 w trzecim, także dobrze mu się tu bawi, pomimo, kochani, porannej pory, jaka nas tutaj zastała. Zawody rozpoczęły się o godzinie 8 rano i teraz być może jest to spowodowane tym, że potem kolejne roczniki się bawią. Dzisiaj Krobry Głogów, kochani, gospodarzem tego przedsięwzięcia. Zresztą widać, wystawił naprawdę mnóstwo zawodników w tym roczniku. Świadczy to o wielkiej sile i potędze, czyli za jakiś czas, kochani, Krobry Głogów w dziecięcej piłce nożnej, no, będzie na pewno wielką siłą w tym regionie, dlatego że no, nic nie bierze się z niczego, kochani. Najpierw potrzebny jest, kochani, potencjał ludzki, a potem z tego potencjału możemy lepić. Natomiast no, tutaj widać, jest to duże miasto, jak wiecie, zaplecze ekstraklasy. Chrobry Głogów jest w tym momencie w pierwszej lidze, jeżeli mówimy o piłce trawiastej, natomiast w ekstraklasie jest futsal w Głogowie. Natomiast, jak już wspominałem w poprzednich relacjach, KGHM bardzo mocno, aktywnie wspiera sport w tym regionie, także wszelkie aktywności typu ręczna, siatka, kosz, futsal, piłka nożna, nie tylko, zresztą zobaczcie, spółka wielu możliwości, patrzcie, klub piłkarski, akademia, stadion, pływalnia kryta, hala widowiskowa, skatepark, tor rowerowy, odnowia biologiczna, korty tenisowe, także wszystko, co jest, jakby wiąże się z aktywnością, czyli jest w pełnej zgodzie z moją osobowością, można tutaj zastać w jednym miejscu. To wszystko na Vita Stwosza, czyli nazwiska, które no, tak naprawdę w naszych kronikach sporo dobrego zrobiła. Osobowość, która bardzo wiele zrobiła dobrego dla naszej Polski. Natomiast, kochani, zobaczcie, kończy się chyba meczyk, kończy się meczyk? Myślę tak, że kończy się meczyk. Będziemy w tej chwili grać z Polkowicami, z moją małą smerpetką. No świetnie, to jest właśnie najsłodszy widok, kiedy pan trener wiąże buty, kochani, małemu piłkarzowi. No nie jest to, kochani, proste. Sam to robię na okrągło i nawet jak wiąże na dwie kokardki, to kudeł i tak znajdzie sposób, żeby te buty rozwiązać. Natomiast my dzisiaj z przymusu gramy trójką i za każdym razem wypożyczamy bramkarza z drużyny przeciwnej. Kochani, niech ten fakt świadczy o tym, że dzisiaj się bawimy i to jest najważniejsze. Smerfetka się cieszy, kochani, tatuś wspiera i to jest tym wszystkim piękne, super, rewelacja. Wielki, wielki szacun, buźki posłane. Mamy chyba też dziadziusia, mamy mamę. No i kudła przy piłce, kochani, rozpoczynamy nasze czwarte spotkanie. Czwarte spotkanie, czwarty meczyk, kochani, z Polkowicami. Mamy kudła w odbiorze, brawo, ale poczarował. Brawo, kudełku, piękna akcja, ładna bramka. Brawo, Szymuś, super! Super, Szymek! Kibicuje mamcia, kibicuje, kochani, Nasia. Także dzisiaj w 2011 po raz pierwszy kudełek na roczniku ze swoimi rówieśnikami. I najważniejsze, że naprawdę fajnie się bawi, kochani, i widać to gołym okiem, pomimo że, tak jak mówię, godzina aktywności 8 rano to nie jest godzina kudełka. Jak wiecie, kudełek nie chodzi do przedszkola, teraz od września pójdzie do zerówki. Natomiast my ten czas aktywnie wykorzystujemy na różnego rodzaju nauki, nie tylko piłkarskie. Kudek też lubi sobie pokolorować, porysować. Uczymy się też literek czasami, także zna zresztą wszystkie literki. Bardzo mocno jest wyedukowany, jeżeli chodzi o piłkarzy, o kluby. Jest bardzo mocno jakby taki piłkarski, kochani. Natomiast już nie mówię teraz o treningu, ale o jego wiedzy. Myślę, że jak na swój wiek potrafi wielu piłkarzy wymienić, wiele klubów, kochani, także patrzcie. Oj, mamy przechwyt. Jest, brawo. Brawo, świetnie, patrzcie. Pięknie. Aj, brawo, akcja widna. Brawo, Szymuś, super. Piękny dribbling, kochani, zakończony takim chyba troszkę strzałem ze szpilora.
nietrafione w światło bramki, kochani, ale akcja zasługuje na wielki szacunek. I wy też, kochani, szukajcie na zawodach, szczególnie w tych najmłodszych rocznikach, takich momentów, które jakby dodadzą otuchy troszeczkę waszym pociechom, i to bez względu, czy to była akcja bramkowa, może to był ładny odbiór, może to był, kochani, choćby nawet piękny upadek, że pociecha nic sobie nie zrobiła, nie zrobiła krzywdy, że ładnie przerwała akcję, że super wybiła. Kochani, zawsze się znajdzie choćby jedna rzecz, za którą warto naszą pociechę, kochani, pochwalić na przykład. I dlatego to musicie wiedzieć, że wtedy będzie wasza Ale brama, gol! Super, Szymuś, brawo! Brawo! I piękny samolocik. Patrzcie, jaka cieszynka. Brawo, Kudełku! Słuchajcie, no Kudełek jest u nas jedynym zawodnikiem, który jakby wykorzystuje cieszynki. Brawo, Szymuś! Świetnie się bawi, kocham go i coraz lepiej rozkręca nam się z meczu na meczu nasz Szymonek. Myślę, że mówię, spowodowane jest to, kochani, tym, że wyrwaliśmy go w środku nocy o 6. My do Głogowa mamy blisko 100 km, kochani, także wyprawa tutaj jest sporym wyzwaniem, natomiast może nie sporym, sporym może dla Kudełka, dlatego że my tych kilometrów w swoim życiu za piłką przejechaliśmy naprawdę tysiące. Ciężko powiedzieć, ile razy objechaliśmy kulę ziemską, ale jesteśmy szczerymi ludźmi. Zresztą myślę, że na każdym... Brawo! Piękna próba ruletki! Brawo, Szymon! Ślicznie! I za to trzeba pochwalić, kochani, naprawdę bardzo mocno. Miała była piękna... Widziałeś ruletkę? Piękna, naprawdę. Brawo, Szymonku! Naprawdę, kochani, no to mi się podoba, znaczy, że się fajnie czuję, pewnie się czuję tutaj wśród małych chłopców, dlatego że, jak wiecie, Kudełek, no, swoje zawody z przymusu rozgrywa z rocznikiem 2-9-10 i jakby tam też strzela swoje bramki, tam też jest bardzo aktywny, no ale tutaj jest mu jeszcze, jakby, myślę, łatwiej, także no, widać to od razu, że się po prostu fajnie bawi. Zgubiłem troszkę wątek, kochani, ale generalnie patrzcie. Brawo! Mamy piękną bramkę też kolegi tutaj, kochani, Matiego. Brawo, Mati, super! To już będzie chyba bramka numer 4, natomiast patrzcie, oj, teraz Mati obronił piękny strzał Kudła. Natomiast no tak się w tej kategorii zdarza. Dużo bramek zawsze, kochani, wpada z wyprowadzenia bramkarskiego. No, bramkarze często wyprowadzają piłeczkę, kochani, za lekko, za krótko i z tego wpada dużo bramek. Natomiast zobaczcie, mamy kontrę. Brawo, Kudeł w odbiorze. Świetnie, brawo. To chyba będzie gol. Brawo, Kudełek, super! Mamy bramkę numer 4, przepraszam, numer 5 w meczu. Koniec meczu. Brawo, brawo! Brawo, drużyna, brawo, słuchajcie, Szymuś. A się pobawił, nie? Fajnie się pobawił. Słuchajcie, piątki przybijamy, oczywiście element, kochani. A trener? Kudełek, trener! Tak jest! Super. Trener, kochani, pochwalił z drużyny przeciwnej. To jest miłe, przyjemne, to jest fajne, kochani. To jest naprawdę... no, myślę, że na tym to polega. Bierzmy jakby przykład z tego typu akcji, kochani. Edukujmy nasze pociechy, edukujmy siebie, kochani, bo jak ktoś z was zaczyna przygodę z piłką nożną, to wiele się można uczyć, wiele się możecie nauczyć na naszym kanale, rodzice, kochani, dlatego że mówimy wam o swoich własnych przeżyciach i doświadczeniach. Możecie to próbować na własnej skórze, natomiast jeżeli macie jedną pociechę, to szkoda po prostu czasu. Zaufajcie nam. My pociechy mamy 3, cała trójka gra w piłkę, natomiast Kudełek jest prowadzony przez nas zupełnie inaczej jak Gutek, rozwija się jeszcze szybciej jak Gutek, także aż strach pomyśleć, kochani, jaką piłę będzie reprezentował Kudełek, jeżeli mu nie przejdzie, jeżeli będzie dalej kochał, będzie dalej robił to, co robi. Myślę, że będzie dalej, natomiast no, jeżeli kiedyś powie, tato, nie chce, no to trzeba będzie to uszanować. Natomiast powiem, że tak ciężko mi w to uwierzyć, żeby tak się stać miało. Idzie do nas nasz mały bohater, także mu od razu pogratulujemy. Czekaj, mamcia, dawaj, przybijemy mu piątkę. Brawo, Kudełku, cudowny meczyk. Brawo, ale muszę ci powiedzieć, że strzeliłeś, przepiękną ruletkę zrobiłeś, wiesz? Śliczne to było, wiesz? Troszkę nie wyszło, ale powiem ci, bo piłka uciekła, ale było naprawdę super. Jak ci się grało? To chyba nawet więcej jak hat-tricka. Ja tu naliczyłem 4 bramki, Kudełku, co? Mówiłem, że to czarodziejski batonik zjadłeś teraz? Jest czarodziejski? Świetnie, teraz się napij. 13 brameczek. Goń, kochani. Słuchajcie, w tym momencie
Pudełek z Mamcią zbiera gratulacje, zbiera, słuchajcie, od Mamci i na tym to polega, kochani. Naprawdę uczcie się tego, chwalcie, a pociechy będą rosnąć jeszcze szybciej, efekty będziecie mieć jeszcze piękniejsze i to bez względu na to, kiedy zaczęła się ich przygoda z piłką nożną. Pudełek jakby już długo jest w tej swojej sportowej przygodzie, ale jakby wynika to z tego, że mówię, Gutek zaczął jako pierwszy, jako 5,5-latek, natomiast Pudełek dopiero w tej chwili ma 5,5 roku, a już widzicie, jaki fajny futbol i poziom reprezentuje. Myślę, że na tle tutaj rówieśników, których oglądamy, no jakby widać sporą różnicę i dużo pracy. Nie twierdzimy, że ktoś jest lepszy i gorszy, bo tego nie wolno robić, kochani. Są tylko lepiej wytrenowani, bądź słabiej, ktoś poświęcił temu więcej czasu, bądź mniej. Taka jest różnica. Dwie z lewej, rewelacja, ale piękny mecz był i piękne kiwanie, wiesz, cudowne były bramki. Także kochani, do zobaczenia z Polkowicami. Zdaje się, że 5-0. Przed nami ostatni pewnie mecz grupowy, a potem co się zadzieje, zobaczymy. Myślę, że prędzej czy później skrzyżują się nasze drogi z Akademią z Leszna, bo to mocny ośrodek, tak jak mówię, według mnie faworyt, kochani. Myślę, że to nie jest turniej, gdzie jednostka przesądza o jego sukcesie. Jest to sport drużynowy, kochani, jak najbardziej, natomiast w tej kategorii dużo w pojedynkę, dużo dzieci dryblują jakby i silne jednostki gdzieś tam wychodzą naprzód, natomiast no, widać, że w futbol Akademii chyba cała drużyna tak funkcjonuje, także zobaczymy, będzie pewnie ciekawy, fajny mecz. Do zobaczenia, kochani, na razie pewnie, myślę, prowadzimy w grupie z kompletem zwycięstw, także zobaczymy, co się dalej urodzi. Do zobaczenia.